Święty Piotr czy święty Paweł, z tego co możemy wyczytać w pismach Nowego Testamentu, nieraz byli we więzieniu, trafiali do więzienia. Nawet część listów świętego Pawła nosi określenia, że są to listy więzienne. Z treści można wnioskować, że apostoł Paweł przebywa gdzieś we więzieniu. Mogło to być w Filipi, w Efezie, w Rzymie, jeszcze tak Boże. Też zresztą w więzieniu przebywał zarówno w Jerozolimie, jak i w Cezarei Nadmorskiej. W Dziejach Apostolskich mamy natomiast trzy opisane, przedstawione uwolnienia z więzienia. Te uwolnienia z więzienia mają charakter takiej demonstracji łaski Bożej, ale zarazem są zapowiedzią tego, że Słowo Boże nie może być skrępowane. To uwolnienie cudowne z więzienia, czy to przez trzęsienie ziemi, jak to ma miejsce w Filipii, czy też w Jerozolimie, przez otwarcie drzwi czy bram więzienia, ma pokazać, że ci, którzy są zamknięci z powodu głoszenia, będą wolni. Ale będą wolni nie po to, aby czuć się wolnymi, nieskrępowanymi, nieuwięzionymi, ale wolnymi do głoszenia cały czas Słowa Bożego. Także dzisiaj słyszymy o tym, jak arcykapłani i wszyscy zwolennicy zatrzymali apostołów i wtrącili ich do więzienia. Opis tego uwolnienia z więzienia jest krótki. Ale w nocy anioł pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział: idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu. Usłuchawszy tego, weszli o świcie do świątyni i nauczali. Można by powiedzieć, o to idzie. Po to zostali uwolnieni z więzienia, aby jako wolni mogli głosić Ewangelię tam, gdzie da się. Paweł w porównaniu do tej sytuacji nadal był w więzieniu, mimo że opadły więzy i wydawało się, że po prostu uciekną więźniowie z więzienia. I strażnik przybiegł tam do lochu, wezwany przez Pawła, że nikt nie uciekł, żeby nie popełniał przypadkiem samobójstwa. Tam właśnie w więzieniu głosi odpowiedź na pytanie, co mam zrobić, ażeby się zbawić. Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom. Tu natomiast w dzisiejszym fragmencie słyszymy wezwanie do tego, ażeby ludowi głosili wszystkie słowa o tym życiu. To jest nieco zmienione wobec dotychczasowego tłumaczenia. I pytamy się, co to jest to słowo, czy słowa, bo to jest liczba mnoga, co to są te słowa życia? W języku greckim taka dopełniaczowa konstrukcja, takie życia, ma jakby takie dwa główne rozwiązania. To mogą być słowa, które pochodzą od życia, albo słowa, które prowadzą do życia. I z takich podobnych konstrukcji, gdzie jest zbawienie, słowo zbawienia, możemy wyprowadzić wniosek, że chodzi o takie słowa, takie mają głosić, które będą dawać życie, będą prowadzić do życia. Mają głosić ludowi słowa, które prowadzą do życia. Albo dają życie. To słowa to nie logos, ale rema. To słowo rema oznacza takie słowo nieintelektualne, nieobiektywne, ale słowo zbawcze, będące przejawem albo mówiące o działaniu zbawczym Boga. A więc mają głosić takie słowa o zbawieniu, że człowiek, który to słowo usłyszy i uwierzy, będzie miał życie. Mają głosić takie słowa i mają głosić w taki sposób takie słowa życia, ażeby słyszący uwierzyli i mieli życie. To kwintesencja jakby każdego głoszenia dobrej nowiny. Niezależnie od tego, czy to jest w więzieniu, czy poza więzieniem. Ale dobrze, że anioł pański wyprowadził ich z więzienia i uświadomił, jaki jest cel, jaki jest moc w tym słowie, które mogą głosić apostołowie i że znowu są wolni.
po to, ażeby te słowa życia mogły docierać do kolejnych kręgów słuchaczy. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będzie.